Ze mną Michał. Michał jest peacemakerem. Michał, czym się dzisiaj zajmujesz? Dzisiaj będziemy prowadzili bieg półmaraton krakowski na określony czas. Taka jest nasza rola. Ja z kolegą prowadzę akurat na czas 2 godziny 10 minut. Pomagamy ludziom w równym tempie przebiec ten półmaraton, jeżeli oni nie są w stanie utrzymać tego tempa, i motywujemy ich po drodze. Przy naszym czasie będziemy ich motywowali jak się da, śpiewając, krzycząc, okrzaniając, żeby się dobrze bawili przy okazji. A jak się trzeba przygotowywać do tego, żeby zostać peacemakerem na konkretny czas? My od lat ćwiczymy, więc taki czas dla nas nie jest dużym wyzwaniem, więc w zasadzie się nie przygotowujemy. Startujemy na swoje czasy, w triathlonach, maratonach i dużo zawodów swoich, co powoduje, że możemy raz, dwa razy w roku spokojnie takie zawody poprowadzić. A w jaki sposób pomagają wam te balony? Jesteśmy widoczni. Przy 7 tysiącach osób prawie łatwo nas zauważyć, a to pomaga, bo w tłumie ciężko się zgubić, wszyscy mają takie same koszulki. Debiutujesz w roli takiego peacemakera z balonem? Nie, miałem już przyjemność na maratonie łódzkim, ale tutaj jestem po raz pierwszy. Czyli można powiedzieć, że jesteś profesjonalnym peacemakerem? Tak, amatorsko, ale zaczynam się w to bawić i bardzo przyjemna sprawa. A zawody lekkoatletyczne na stadionie? Na stadionie nie, tylko raczej górskie biegi uliczne i triatlony przede wszystkim. Ze mną Mariusz. Mariusz i jego grupa biegaczy przyjaciół. Mariusz, jak ci się tutaj podoba? Wiesz co, no jesteśmy na drugiej edycji, bo to już jest druga edycja tego biegu. To jest super. Zawsze przyjeżdżamy, bo my jesteśmy generalnie z Kielc i z całego województwa świętokrzyskiego, ale nie tylko, bo drużyna Bartka, w której biegamy, to są biegacze tak naprawdę z całej Polski, już prawie z całej Europy, ale głównie z Kielc. Super, fajnie. Bardzo lubimy, tym bardziej, że tak naprawdę Kraków to rzut beretem z Kielc, jest tutaj bardzo blisko. Fajna trasa, lubimy biegać w Krakowie, także często tutaj przyjeżdżamy. Właśnie poruszyłeś temat Bartka, widzę po koszulkach, że jest to jakaś zorganizowana akcja. Przybliż nam, o co chodzi. Tak, to jest akcja zorganizowana, która powstała jakiś czas temu. Zbieramy pieniądze dla naszego przyjaciela syna, który po prostu nie ma stopy. No i to jest taka akcja promocyjna, dzięki której mam nadzieję, że mu troszeczkę pomagamy, a że Damian też zamił biegać, czyli tata Bartka. Bartek też po prostu zaczyna biegać, dlatego robimy to naprawdę z ogromnym serduchem. Bardzo fajny, szczytny cel. A powiedz mi, jak wam się tutaj podoba? Czy jeździcie po innych maratonach, czy to jest taki jednorazowy wypad do Krakowa? Wiesz co, nie, jeździmy na różne imprezy, na półmaraton, maratony mniejsze, biegi większe. To tak naprawdę, no mówię, to jest fajnie, bo jest blisko, tak? Także z Kielc tak naprawdę to jest rzut beretem. Jest fajnie, no jest miło, także lubimy odwiedzać Kraków. Biegniecie jako grupa na jeden czas za konkretnym peacemakerem, czy każdy indywidualnie i łapiemy wynik? Każdy indywidualnie. Jesteśmy tak podzieleni, że wśród nas są tacy, którzy robią taką trasę, czyli półmaraton, i nawet w godzinę 20 parę minut. A są też i tacy, którzy pewnie startują dzisiaj pierwszy raz, także generalnie dla nas, dla naszej drużyny nie ma znaczenia, czy ktoś biega 5 km, 20 czy 8. Biegniemy po prostu dla siebie, żeby było fajnie, miło i żeby każdy był uśmiechnięty. No i żeby było widać z daleka, że jesteśmy z drużyny Bartka.
oczywiście, ale wygrałam w zeszłym roku półmaraton w Gdańsku, Amber Expo. Wygrałam bardzo prestiżowy maraton, gdzie oprócz tego, że cieszyłam się kobiecy maraton, wygrałam też taką klasyfikację Królew Maratonu, tego taki bieg na tego rodzaju, żeście nie startowali później, to wcześniej była walka samochodu, pierwszy na mecie, pierwszy samochód, pierwszy, także olbrzymie emocje, a dzisiaj trzeci raz, start tutaj w Krakowie, na piękna hale zwycięskiej, także wypadła, więc postaram się też wystartować z metą fajnie.